Norbi, walczyłeś w historycznej walce, bo to była walka otwierająca, tak, pierwsza. Niestety nie poszło. Jak się czujesz po niej? Wiesz co, no czuję się dobrze. No oczywiście jestem załamany tym, że przegrałem. Ale no, ktoś musi przegrać. Wypadło na mnie. Ja byłem nastawiony na stójkę. Myślę, że... Znaczy, no nie pokazałem zbyt dużo. No dosyć szybko ta walka poszła niestety. Tam do parteru się zepchnęła. Na początku tam jakieś ciosy ode mnie na niego doszły, co odczuł na pewno. Bo sam mi to mówił po walce, że go zamroczyło. No ale jednak walczyliśmy dalej. Ja też dostałem ciosy. Nic mi się nie stało. Wiesz, u mnie głowa działa cały czas. Jakoś tak na chłodno potrafię przeanalizować. Pamiętam całą walkę, co tam było po kolei. Bo potem mnie zapał w duszenie. Kurczę, mam... Nie pamiętam jednej rzeczy, jak się nazywało to. Prosta nazwa. Nie pamiętam. Mam to na końcu języka. To prosta nazwa, ale nieważne. Zaczął mnie dusić. Udało mi się jakoś tak niezbyt ładnie z tego wyjść, ale potem od razu mnie zepchnął do rogu. I w tym rogu było ciężko już pracować. To już łatwiej by było w oktagonie, gdzie nie było... Aha, jeszcze wcześniej chyba mnie trochę do ściany najpierw jednak zepchnął, a dopiero potem do rogu chyba. Tak, no ale skończyłeś w rogu, tak. Sobie palec zbiłem albo wybiłem, tak trochę, no nieważne. No i tam jeszcze się przez długi czas broniłem, bo ja go złapałem za rękę, no wiedziałem, że muszę go złapać, żeby jednak nie był w wolnej pozycji i mnie bił. Musiałem go złapać. Trzymałem go przez, nie wiem, kilkanaście sekund myślę. Czułem, że jest mocno zmęczony, bo mi dyszał cały czas nad głową bardzo. Ja miałem jeszcze siłę, ale no niestety udało mu się wyciągnąć. No i był w pozycji dominującej, no i niestety jak mi zaczął okładać, coś tam mu oddałem, ale sędzia przerwał. Ja jeszcze sędziemu mówiłem, że ja bym jeszcze wytrzymał, ale ja rozumiem w pełni to, że przerwał, no bo to też nie są jakieś walki zawodowe. Dostawałem po mordzie, więc no musiał przerwać. Powiedz, trenowałeś wychodzenie z takich pozycji na treningach? Tak, trenowałem, tylko że tak jak mówiłem, ja się przygotowywałem bardziej do stójki, więc tych treningów z parteru było dużo mniej. No tak jak pewnie większość osób wie, no my mieliśmy 3 tygodnie na przygotowanie. No co można zrobić przez 3 tygodnie? Ja miałem 6 treningów tygodniowo, czyli można powiedzieć, że taki maks na to na mnie, no bo ja nic nie trenując wcześniej nie mogłem robić 2 treningów, bo bym się zajechał, w sensie dziennie. Więc robiłem maks, jakie mogłem. Trochę się przygotowaliśmy tam w parterze, ale wiesz, no to też w ferworze walki wiele rzeczy zapominasz i przez te 3 tygodnie nie da się zrobić takich nawyków ruchowych, że od razu wiesz, co robić. Troszeczkę nieraz trzeba się zastanowić, co w tym momencie zrobić. Ja miałem w głowie mniej więcej co zrobić, bo ja go próbowałem właśnie za tą rękę złapać, jak go trzymałem długo, ale no on przygniótł mnie po prostu. On był kilka kilo cięższy, bo ja wiem, że on po ważeniu kilka kilo mu przybyło, bo on się odwodnił na ważenie i był cięższy teraz sporo, znaczy sporo. No. Nie chcę się też jakoś tłumaczyć tym, ale no przygniótł mnie, no było mi ciężko z tej pozycji wyjść. Tyle. Byłem też w roku, z jednej strony ściana, z drugiej strony ściana, byłem w samym roku. To była chyba najcięższa pozycja w tym ringu, jaka mogła mi się przydarzyć, wtedy. Wiesz, pytałem o to wychodzenie, dlatego że skupiłeś się chyba na górze, właśnie na blokowaniu jego rąk, natomiast nogami nie pracowałeś. Te twoje nogi były w powietrzu, nie oparłeś ich o podłogę, tak. I nie próbowałeś biodrami wychodzić, także skupiłeś się na górze. Dlaczego? To, że miałem nogi w górze, to ja nie pamiętam rzeczywiście, to jakoś mogłem... No nie, tak jak mówię, no przez te 3 tygodnie nie da się według mnie takich nawyków nabyć wszystkich, żeby zachować się jak zawodowiec i bronić. Pierwsza walka emocji, wiadomo. Tak, to była w ogóle moja pierwsza walka w życiu, ja się nie biłem nigdy, więc to też myślę, że można to wpływać. Jeśli chodzi o te biodra, ja najpierw starałem się, bo wiesz, bo myślę, że nic by mi to nie dało, gdybym ja bez żadnego chwytu jego po prostu ruszył biodrami, no bo co, on by podskoczył i był cały czas w tej samej pozycji, tym bardziej, że ja byłem w tym narożniku. Ja najpierw starałem się go jakoś złapać odpowiednio i wtedy ruszyć, spróbować go jakoś przewrócić na bok. No niestety udało mu się tą rękę uwolnić i ja nie zdążyłem tego zrobić, co chciałem, bo ja coś tam próbowałem, miałem w głowie, co ja muszę zrobić, ale no jednak wyciągnął rękę, zaczął mnie walać, no już w tamtej pozycji, no ciężko było coś zdziałać, no i tyle, no. Tak patrząc teraz na tą walkę, to nie był błąd, że ruszyłeś ostro do ataku, jakbyś walczył właśnie tak jak mówisz w stójce, tak jak planowałeś, ale tak próbując punktować lewa, tak spokojnie, to czy nie przyniosłoby to większego efektu? Przyniosłoby zdecydowanie większy efekt, bo w stójce, pomimo tego, że ja dostałem od niego ciosy, tak samo jak i on dostał ode mnie, to mi się nic nie stało, ja cały czas byłem świadomy, mnie jakoś tam nie ogłuszyło mocno, tylko po prostu no, jakoś mnie złapał w duszenie, to już potem no, z tego duszenia jakoś tam poszło, się stoczyło do tego parteru, no i nie udało mi się z tego wyjść, niestety. Tak mi się wydaje, że byś wygrał tą walkę, gdybyś właśnie... Niestety wiesz też, no ja nie jestem żadnym wojownikiem, no 3 tygodnie treningów do pierwszej walki w życiu, no nie da się tutaj dużo oczekiwać. Jestem zawiedziony, oczywiście, no żałuję, że nie wygrałem, bo się jednak dałem z siebie wszystko, no ale no nic nie poradzę, nie? Cios masz, bo 2 ciosy może zadałeś i widać je na twarzy. Doszło coś. On zaczął napierać.
Pamiętam, że jak zaczęliśmy, tam się przebiliśmy rękoma, a on tam jakieś ciosy dał, ja tam jakieś dałem ciosy. No i potem on zaczął napierać, bo na tym początku tak jakby staliśmy w miejscu, potem jednak on do mnie podszedł i tam się też coś tam zaczęliśmy wymieniać, no i potem jakoś zeszło do tego, że zaczął dusić. Nawet już teraz już nie pamiętam, jak do tego doszło, że do tej pozycji zszedł, no nieważne. Dobrze, że mnie nie kopnął w tej pozycji, bo jak mnie jakoś już tak złapał, to trochę się już bałem, tak nie wiem, czy ja tam rękoma się próbowałem bronić, czy nie, bo byłem świadomy, że on może mnie kopnąć z kolana i wtedy jakbym dostał, no to mogłoby się źle skończyć, coś z nosem czy coś, ale nie kopnął. Uwolniłem się z tego, ale niestety od razu do mnie naskoczył i do narożnika zepchnął i tyle. Będą kolejne walki w hype? No raczej nie, no wiesz, no przegrałem pierwszą walkę z przeciwnikiem, który też nie trenował dużo. Myślę, że nie mogę za bardzo oczekiwać. No niestety, ja bym zawalczył, bo stresu powiem ci, że nie było. No i tak jak mówiłem też innej osobie, jak ja już wychodziłem, szedłem już do ringu, do tego pola walki, nie czułem w ogóle stresu, no. Wszystko mi zeszło. Nie wiem, czy to właśnie adrenalina, czy coś, ale ja się jakoś tam nie stresowałem, ja nie przegrałem przez stres, o tak. Przegrałem dlatego, no bo tak się potoczyła walka, no. Byłem może słabszy i tyle, no. To ja ci życzę tej jeszcze jednej walki, jeszcze jednej szansy. Dzięki wielkie. Dzięki.